Dzień dobry. Pomodliliście się dzisiaj naprawdę niebezpieczną modlitwą. Jestem bardzo podekscytowany tym, że jestem dzisiaj tutaj. Jak wielu z was wie, że czasy, w których żyjemy, są naprawdę ekscytujące. Ekscytującym jest życie teraz w Ameryce. Ekscytujące jest być w tych czasach synem i córką Bożą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na świecie naprawdę wiele się teraz dzieje. Dzisiaj rano chciałbym mówić wam o duchu sieroty. Spędziłem w tym tygodniu dużo czasu z Panem i mówił do mnie na temat ducha sierocego. Chciałbym więc dzisiaj o tym z wami porozmawiać. Dzieje się teraz naprawdę wiele. Widzimy, że w każdej chwili może nastąpić odwrócenie decyzji Sądu Najwyższego, który prawdopodobnie zmieni legislację dotyczącą aborcji w Stanach. Wiele osób uważa, że decyzja zostanie ogłoszona jutro. Jest to naprawdę wielka sprawa. Wielu z nas modliło się o to. Skończyliśmy właśnie okres 40 dni trwania w wieczerzy, którą my nazywamy wieczerzą przebudzenia. Nie wiem, czy znacie to przesłanie o przebudzeniu przez wieczerzę. Dużo mówi o tym Lou Engle. Każdego wieczoru przez 40 dni braliśmy wieczerzę. Robiliśmy live'a na Instagramie i ogłaszaliśmy krew Jezusa nad nami i nad naszym narodem. Któregoś wieczoru Lou dołączył do nas na tym live'ie. Gdy modliliśmy się, zaczęliśmy uwalniać przebaczenie nad naszym narodem. Zaczęliśmy ogłaszać przebaczenie grzechu aborcji nad naszym narodem. Nie prosiliśmy Boga o to, by przebaczył naszemu narodowi. Jako synowie i córki ogłaszaliśmy przebaczenie nad naszym narodem. Jak wielu z was wie, że dzięki Duchowi Świętemu możemy takie rzeczy robić? Wiemy o tym z 20 rozdziału Ewangelii Jana. Nie będziemy teraz o tym nauczać, ale czytamy tam, że Jezus tchnął na swoich uczniów i powiedział im: jeśli komuś przebaczycie ich grzechy, one zostaną przebaczone. Traktujemy ten fragment naprawdę poważnie. Nie oznacza on, że dzięki naszemu przebaczeniu ktoś momentalnie nawróci się, ale oznacza on, że w duchowej rzeczywistości możemy oczyścić nad ludźmi atmosferę. Właśnie tę służbę wykonywał Jan Chrzciciel. Chrzcił on cały naród ku przebaczeniu grzechów. Powiedzcie mi, czy ci ludzie byli narodzeni na nowo? Nie. Nie macie nic przeciwko temu, żebyśmy chwilę o tym porozmawiali? Wiem, że bardzo szybko przeszliśmy do głębokich tematów. Jesteśmy jak na wybrzeżu, w którym bardzo szybko robi się głęboko. To, co zrobił Jan Chrzciciel, przygotowało ludzi na przyjście Chrystusa. Bóg przez niego przygotowywał ludzkie serca poprzez odpuszczenie ich grzechów, tak aby przyjęli Baranka Bożego, który zabierze od nich ich grzechy. Nie da się nawet porównać krwi Jezusa Chrystusa z krwią byków i kozłów. Nie da się nawet jej porównać z Janowym chrztem wodnym. Krew Jezusa Chrystusa całkowicie usuwa grzech z życia tych, którzy do Niego przychodzą. Dzisiaj rano śpiewaliśmy, kto może opowiedzieć, jak cenna jest ta krew, jak potężna. Wierzymy więc, że jako synowie i córki mamy autorytet ku temu, by ogłaszać nad niewierzącymi przebaczenie grzechów. Jak wielu z was kojarzy to, że przez lata miał miejsce niemy protest. Ludzie nosili na swoich twarzach czerwoną taśmę z napisem Życie. Był to protest przeciwko aborcji. Pewna prorokini z Afryki miała sen, w którym widziała, że ta taśma została przyklejona na jej czoło, a wypisane było na niej: wykonało się. Proszę więc teraz wstańmy wszyscy jako synowie i córki Boże. Czy możemy przez 30 sekund pomodlić się o to, co ma wydarzyć się w Sądzie Najwyższym i w naszym narodzie? Ojcze, w imieniu Jezusa, my uwalniamy Twoje przebaczenie nad naszym narodem za grzech aborcji. Mówimy naszemu narodowi: przebaczamy Ci. Dziękujemy Ci, że ta legislacja Roe versus Wade zostaje całkowicie usunięta. Dziękuję Ci, że usuwasz bliznę, którą po sobie zostawiła. Panie, ogłaszamy Twoje przebaczenie nad tym, co dla Ciebie jest obrzydliwością. Ty i Twoje Królestwo nienawidzi przelewania niewinnej krwi. Dlatego dzisiaj rano my dziękujemy Ci za to, że wykonało się. Panie, ogłaszamy to i dziękujemy Ci za Twoje namaszczenie. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha,
który zstępuje na Sąd Najwyższy, tak aby ten wydał wyrok, który jest sprawiedliwy. Amen. Oddajcie Bogu chwałę, tak jakby ta sprawa już się wykonała. Wykonało się. Wykonało się. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ogromne duchowe zamieszanie ten grzech przyniósł do naszego narodu. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo ten grzech powstrzymywał Boga przed wylewaniem Jego błogosławieństwa na nasze kościoły, na nasze ulice i nasze miasta. Potrzebujemy, by dusza tego narodu wróciła do Boga. Wiemy, że potrzebujemy teraz przebaczenia. Wierzymy w to jako synowie i córki Boże, że nawet mordercy, ci, którzy czynią zło, mogą narodzić się na nowo. Dokładnie tego teraz potrzebujemy. To nie jest skomplikowane. Nasza sytuacja nie jest skomplikowana. Wiecie, dlaczego nasz naród jest w takim miejscu, w jakim jest? Z powodu grzechu. Zawsze tak było i teraz tak jest. A my mamy receptę na grzech, krew Jezusa Chrystusa. Zapytasz mnie, o co chodziło w pandemii? O co chodzi w tym, co się dzieje w ekonomii? Odpowiem wam, co to było. To był grzech. Gdziekolwiek nie widzisz ciemności i zniszczenia, to wiedz, że stoi za tym grzech. Gdy widzisz prześladowania na tle rasowym, stoi za tym grzech. Jaki jest lek na to wszystko? Modlitwa i głoszenie. Oto dwie nogi chrześcijaństwa. Modlitwa i głoszenie. Modlitwa i głoszenie Ewangelii. Modlitwa i życie, tak jak Jezus. Tak właśnie wygląda życie wiary. Amen. Amen. Chwała Bogu. Moja żona tego weekendu wyleciała na The Sand. Tysiące osób spotkało się na stadionie Arrowhead w Kansas City. Mówię wam, to, co tam się działo, było niesamowite. Nie modlimy się tylko na tych spotkaniach, ale mobilizujemy tych, którzy na nie przychodzą. Mój przyjaciel Graham koordynował tam wejściami na miasto. W ciągu tygodnia zobaczyli, jak 500 osób przyszło do Jezusa Chrystusa. Pomyślcie o tym tylko przez chwilę. 500 osób, które nie znały Pana, powiedziały: Jezu, chcemy Ciebie poznać, i narodziły się na nowo. To jest niesamowite. Dobrze, chwała Bogu. Otwórzmy teraz swoje Biblię i połóżmy ręce na sercu. Dlaczego to robimy? Po to, żeby pokazać Bogu, że poddajemy nasze serce Jemu i Jego Słowu. Ojcze, kładziemy na swoich sercach naszą rękę, aby w ten sposób fizycznie zasymbolizować to, że ono należy w pełni do Ciebie. Panie, chcemy, żeby wszystkie nasze uczucia należały do Ciebie. Oddajemy Ci nasze serca. Oddajemy Ci to, co w nich jest dobrego i to, co w nich jest złego. Oddajemy Ci też te części nas, które są ślepe na Twoją prawdę. Ty chcesz naszych serc. To za nie umierałeś. Chcemy żyć przed Tobą całym swoim sercem. Chcemy, żeby nasze życie z Tobą przelewało się z bogactwa, które znajduje się w naszym sercu. A więc, Boże, prosimy Ciebie dzisiaj, abyś odciął z naszego wnętrza to, co musi zostać odcięte, i abyś uzdrowił to, co musi zostać uzdrowione. Modlimy się, żebyś przebudził to, co musi zostać przebudzone, i abyś wzmocnił to, co musi zostać wzmocnione. I abyś pochwalił nas za to, za co możesz nas pochwalić. Kochamy Ciebie, błogosławimy Cię. Wiedz, że przywilejem dla nas jest należenie do Twojej rodziny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę dzisiaj głosić o duchu sierocym. Wiecie, jaka jest definicja sieroty? Sierota to dziecko, którego rodzice nie żyją. Tak właśnie definiuje się sierotę. Gdy modliłem się w tym tygodniu i spędzałem czas z Panem, wiecie, ostatnio moje życie jest naprawdę szalone. Byłem naprawdę zabiegany. Ostatniej niedzieli zachorowałem i odwołałem wszystkie spotkania. Czułem, że Pan powiedział mi, że mam wejść z Nim na Jego górę. Dlatego przez ten tydzień jedyne, co robiłem, to spędzałem z Nim czas. Przeczytajmy razem ten fragment. Pierwszy rozdział listu do Jakuba, 27 werset. Wyświetlimy go, ale jeśli macie ze sobą Biblię w postaci książki, to otwórzcie też ją. Ja kocham Biblię w postaci książki. List Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca. Musimy oczyścić to słowo, religijność. Bardzo często używamy go w negatywnym kontekście. Mówimy, ach, ta religia. Wiemy, co mamy na myśli, mówiąc to. Ale słowo mówi, że jest religia, która jest czysta i bez skazy.
Powtórzę to jeszcze raz. Przed naszym Bogiem i Ojcem jest religijność, która jest czysta. Niektórych z was właśnie przyszedł dreszcz. Tak bardzo źle wam to słowo się kojarzy. Kiedyś byliście niewolnikami systemu, który mówił wam, co macie robić, a czego nie możecie robić. Była to martwa religia. Ale jest nowotestamentowa religia, która jest czysta. Powiedzcie to słowo. Czysta. Kocham to słowo. Religijność czysta i bez skazy. Wobec Boga i Ojca. Wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach. I zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. A więc dla naszego Ojca, gdy ktoś opiekuje się sierotami i wdowami, pomaga im w ich utrapieniach, robi to we współpracy z Duchem Świętym, to czyni coś, co jest czyste, czyni coś, co jest bez skazy. Nikt z nas nie chce być skażony tym światem. Powinno to być pragnieniem i wołaniem naszego serca. Powinniśmy wołać do Niego: Ojcze, nie chcę być skażony tym światem. Wiecie, co mam na myśli, mówiąc to. Wiecie, jak to jest. Konsumujemy coś, co pochodzi z tego świata, a następnie czujemy się tym w jakiś sposób zanieczyszczeni. Czujemy pewnego rodzaju duchowe obrzydzenie. Wiecie, o czym mówię. Czasem czujemy się tak po jakiejś konwersacji. Czasem czujemy się tak, gdy usłyszymy jakiś naprawdę sprośny żart. Czujemy się, jakbyśmy mieli plamę na koszuli. Coś się w nas wzdryga. W tych sytuacjach Duch Święty pokazuje nam, że nie jesteśmy stworzeni do czegoś takiego. Mówi nam: nie chcę, żebyś otwierał na to swoje serce. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy wywyższali się nad innymi swoją świętością. Po prostu Duch Święty pokazuje nam, że my nie mamy się czegoś takiego tykać. Nie mamy czegoś takiego konsumować tak, jakby to było w porządku. Wiecie, będę dzisiaj głosił tylko na temat sieroctwa. Bardzo chciałbym głosić na temat całego tego fragmentu, ale wtedy to kazanie byłoby naprawdę długie. Pamiętajcie jednak, by się modlić: Duchu Święty, proszę pokaż mi, w jaki sposób ten świat mnie zanieczyścił i gdzie. Co mnie zanieczyszcza? Co zanieczyszcza mnie w tym okresie mojego życia? Jeżeli w tym okresie swojego życia czujesz się przytłoczony, to bardzo możliwym jest to, że jesteś czymś zanieczyszczony. Jeżeli czujesz, że nosisz na sobie jakieś ciężary, to prawdopodobnie jesteś czymś zanieczyszczony. Na przykład niepokój w pewien sposób cię zanieczyszcza. Niepokój zanieczyszcza naszą duszę. Niepokój nie jest czymś, w czym powinniśmy funkcjonować. Nie jest naszą działką w życiu. Módlcie się więc tą prostą modlitwą. Chcę, żebyście mieli do tego odwagę. Jest to bardzo praktyczna modlitwa. Duchu Święty, czy coś, co konsumuję, coś, co oglądam, czy jacyś ludzie, z którymi spędzam czas, zanieczyszczają mnie w taki sposób, w jaki Ty tego nie chcesz? Następnie, gdy Duch Święty Ci coś pokaże, zapytaj Go, co powinienem zrobić. To jest bardzo praktyczna modlitwa, na którą spodziewaj się odpowiedzi. Następnie, dzięki łasce Bożej, zrób to, co Duch Święty Ci pokazuje. Pamiętaj, że gdy Bóg od Ciebie czegoś wymaga, to daje Ci łaskę do tego, by to wykonać. Ten fragment bardzo często kojarzy nam się z misjami. Jakuba 1,27 to jest fragment na temat misji. Pan powiedział mi: wiesz, mój synu, ty wypełniasz ten fragment. Zapytałem go, co masz przez to na myśli? Przecież ja głoszę w kościołach. A on powiedział: wiem, mój kościół jest pełen sierot i wdów. Powiedział mi: wierzący żyje jak sierota wtedy, gdy żyje tak, jak gdybym ja był martwy. A więc sierotą w kościele jest wierzący, który żyje tak, jakby jego ojciec w niebie nie żył. Wdową w kościele jest wierząca osoba, która żyje i funkcjonuje tak, jak gdyby jej mąż Jezus był martwy. Zaczął pokazywać mi, że stoi za tym określona demoniczna siła. Chcę rzucić na ten temat trochę światła. Tylko tyle chcę zrobić. Wierzę, że wydarzy się to dzięki Duchowi Świętemu. Chcę, żebyśmy zbadali wszyscy siebie pod kątem tego przesłania. Są ku temu dwa powody i za chwilę się nimi z wami podzielę. Jest demoniczna siła, którą nazwę duchem sieroty.
Funkcjonuje on w ciele Jezusa Chrystusa. Nazywam tę siłę demonicznym duchem, ponieważ właśnie tym jest. Ci, którzy funkcjonują jako duchowe sieroty, są udręczeni przez określonego ducha. Ten fragment mówi nam, że wdowy i sieroty są w ucisku, są czymś umęczone. Chcę podzielić się tym przesłaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, wierzę, że jego treść może dotyczyć niektórych z nas. Oczywiście w żaden sposób was nie definiuje i z góry niczego nie zakładam. Wydaje mi się, że być może mamy jeszcze jakieś stare, zaszłe sposoby myślenia, które pochodzą jeszcze ze starego życia. Izrael został uwolniony z Egiptu przez Boga. Cały naród został przez Boga usynowiony. Pewnie śpiewali tę piosenkę "Nie jestem już niewolnikiem strachu", ale tak naprawdę byli niewolnikami w swoich umysłach. Czasem wydaje mi się, że mamy takie pozostałości myślenia w swoich głowach, które nie są właściwe. Wydaje mi się, że rodzaj Ewangelii, w jakiej wzrastaliśmy jako dzieci, pozostawił nas sierotami w naszych umysłach i sercach. Nigdy nikt nas nie nauczył, jak funkcjonować jako synowie i jak identyfikować się z Bogiem jako naszym Ojcem. To jest pierwszy powód, dla którego chcę się podzielić tym przesłaniem. Wierzę, że to, co tu się wydarzy, będzie niesamowite. Wierzę, że jest pośród nas Duch Święty, Duch Adopcji. Pokażę wam, w jaki sposób ten demon wywiera na nas presję i ucisk. Bóg radzi sobie z tym duchem poprzez wylanie Ducha Adopcji, Ducha Świętego. W innym fragmencie napisane jest, że Duch Adopcji woła Abba, Ojcze. I świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy synami Bożymi. Właśnie to robi Duch Święty. Mówi nam, hej, czy wiesz, że jesteś Bożym synem? Nie, w sumie to nie wiedziałem. Tak, naprawdę nim jesteś. O, toż super. Drugim powodem, dla którego chcę się podzielić tym przesłaniem, jest to, że jest tutaj wiele liderów i pastorów. Chcę, żebyśmy wszyscy wiedzieli, w jaki sposób poradzić sobie z duchem sierocym. W jaki sposób radzić sobie z nim w ludziach, którzy są wokół nas. Jeśli nie wiesz, jak to robić, a jesteś duchowym ojcem lub duchową matką, to będziesz próbował poradzić sobie z nim siłą. Bo wiecie, nie jest przyjemnie przebywać z osobą, która ma problem z duchem sierocym. Nie ma nic przyjemnego w funkcjonowaniu w obecności ducha sierocego. Próbuje on wymusić na drugiej osobie okazanie współczucia, ale które jest cielesne, a nie Boże. Duch sierocy pragnie wywrzeć na kogoś wpływ w taki sposób, aby ten okazał mu współczucie. Gdy ty to widzisz, to wiesz, że coś w tym jest nie tak, ale nie wiesz, co z tym zrobić, więc walczysz z tym na siłę. Wierzę, że teraz będzie się działo coś naprawdę niezwykłego. Wierzymy w to, że zmieni się legislacja dotycząca prawa aborcyjnego. I to sprawi, że Kościół w fizycznym wymiarze zacznie adoptować dzieci. Widzę, że to już się dzieje. Bóg wylewa na tę ziemię ducha adopcji. Robi to na ojców i na matki, którzy mają już swoje rodziny. Ojcowie i matki mówią, rzucimy się w tę przepaść i okażemy zainteresowanie tym dzieciom. Wiemy, że będzie ogromna potrzeba czegoś takiego. Jeżeli nie jesteś w stanie w sferze fizycznej adoptować, wiemy, że będziesz się znajdował w sytuacjach, w których powiesz sobie, ta osoba w mojej pracy czy w moim kościele, ona zachowuje się jak sierota. Ja jej pomogę. Taka osoba przede wszystkim potrzebuje ojca. To jest oczywiste. Ale my możemy być kanałem przepływu ojcowskiej miłości, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Ojcze, prosimy Cię, pomóż nam w tym dzisiaj rano, gdy będziemy patrzeć na Twoje słowo. A więc Duch Święty pomógł mi zobaczyć, że jest to ogromną częścią tego, co jest w moim sercu i w mojej służbie. Moim powołaniem między innymi jest odwiedzanie sierot i wdów w kościele, po to, by pomagać im zidentyfikować to, jak wygląda ojcowska miłość. Jest to dla mnie pasją i radością. Podzielę się z wami trzema punktami, a potem je omówimy. Prawdopodobnie obecność ducha sierocego można rozpoznać po wielu rzeczach. Ja dam wam trzy punkty, trzy sposoby, na jakie można go rozpoznać. W Nowym Przymierzu staliśmy się dziećmi Bożymi. Duch sierocy sprawia, że w twoim sposobie myślenia, w praktyce uważasz Boga, swojego Ojca, za martwego. Duch sierocy sprawia, że twój sposób myślenia jest taki, jakby Boga nie było. Myślisz w taki sposób, jakby On nie był dla Ciebie prawdziwy,
jakby nie był obecny w Twoim życiu. Powiem Ci, w jaki sposób się ten duch manifestuje. Dzięki temu będziesz mógł go rozpoznać w swoim życiu czy w życiu innych. Po pierwsze, duch sieroce mówi, nie słyszę głosu mojego ojca. Jeżeli powtarzasz takie słowa, mówisz, ja nie słyszę jego głosu, nie wiem, co mój ojciec mówi, jest to dowodem na działanie ducha sierocego. Duch sieroce sprawia, że zaczynasz wierzyć w to, że Bóg albo nie przemawia, albo nie chce przemawiać, albo chowa się, albo powstrzymuje się przed daniem ci czegoś. Tragedią takiego myślenia jest to, że gdy jesteś o tym przekonany, to faktycznie tak się dzieje. Gdy funkcjonujesz w zgodzie z tym myśleniem i z tym duchem, to faktycznie sprawia, że przestajesz słyszeć głos Boży. Wiecie, wolę używać słowa tradycja niż religia. Chciałbym, żebyśmy odkupili trochę słowo religia. Legalizm i tradycjonalizm przekształca Boże prawdy w system zachowań, według którego możesz robić jedno, a nie możesz drugiego. Jest on całkowicie oderwany od relacji z Ojcem. Ludzie tworzą takie systemy od zawsze. Bądźcie więc wyrozumiali dla ludzi, którzy funkcjonują w legalizmie. Wszyscy mamy tendencję do wpadania w legalizm, ale dzięki Jego łasce jesteśmy z niego uwalniani. Bardzo często zamieniamy prawdę Bożego Słowa w określoną zasadę, która jest zupełnie oddzielona od żywej relacji z Ojcem. A więc Duch Sieroce sprawia, że myślisz, że nie możesz słyszeć Bożego głosu, a potem faktycznie zaczyna się to dziać. Po drugie, Duch Sieroce sprawia, że czujesz się tak, jakby zawsze ci czegoś brakowało. Czujesz się tak, jakbyś nie miał wystarczająco pieniędzy, wystarczająco przyjaciół, wystarczająco fajnych pomysłów, wystarczająco energii. Za każdym razem, gdy mówisz, nie wystarcza mi tego czy tamtego, to wiedz, że mówi przez ciebie duch sieroty. Tak funkcjonuje umysł sieroty. Zawsze mu czegoś brakuje. Rezultat tego jest następujący. Po pierwsze, nie słyszysz tego, co Bóg mówi. Co mówi do ciebie twój ojciec? Potem mówisz, że ci nie wystarcza. Wtedy więc przechodzimy do punktu trzeciego. Stajesz się osobą, która bierze. Jeżeli zawsze ci czegoś brakuje, to musisz od kogoś brać, gdy zawsze masz niewystarczająco. To musisz zużywać swoją energię na to, by od ludzi brać. Zużywasz swoją siłę na to, by używać swojej woli, aby zdobywać to, czego wydaje ci się, że ci brakuje. Niesamowite w duchu sierocym jest to, że współpracując z nim, tak naprawdę można całkiem wiele osiągnąć. Niepohamowane pragnienie słyszenia głosu naszego Ojca, który mówi nam, kocham Cię, jestem z Ciebie zadowolony. Znacie to uczucie bycia całkowicie nasyconym? Uczucie, kiedy wiecie, że macie wystarczająco czas na to, by po prostu trwać w cudownej Jego obecności. Czy kiedykolwiek macie takie momenty, w których po prostu wydychacie z siebie oddech i czujecie, że nic nie trzeba już więcej zrobić? Wyobraźcie sobie ten moment, w którym siadacie na kanapie, trawnik jest skoszony, dom posprzątany, dzieci nie ma w domu, bawią się gdzieś w zasięgu wzroku, ale przynajmniej nie demolują mieszkania. Trzymacie w ręku zimny napój gazowany. I po prostu wzdychacie sobie z zadowoleniem. Wtedy czujecie się tak, jakby wam wystarczało. Jakbyście mieli wszystkiego wystarczająco. Znacie to krótkie uczucie całkowitego zadowolenia i zaspokojenia? W tym momencie niczego więcej nie potrzebujecie, ponieważ o wszystko zadbaliście już wcześniej. Możecie odetchnąć. Możecie odetchnąć. Być może scenariusz, w jakim odczuwacie coś takiego, jest dla was inny niż mój. Ale właśnie ta atmosfera tego krótkiego momentu spokoju jest atmosferą naszego ducha, do której odczuwania w naszej duszy zostaliśmy stworzeni przez cały czas. Wiem, że trudno jest nam nawet w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Mówię wam to jako ojciec piątki dzieci. Pewnie widzieliście kilkoro z nich dzisiaj rano. Dzieci
Dzieci są szczere. JJ powiedział mi, ale tu głośno. Sieroty udają, że podoba im się coś, co tak naprawdę im się nie podoba. W ten sposób chcą jakoś się dopasować. Mówimy o sposobach myślenia, które są tak powszechne w Kościele. Wierzę, że w tym momencie historii musimy zostać uwolnieni od wpływów tego ducha. Potrzebujemy dojrzałych ojców i mam w wierze, którzy wiedzą, w jaki sposób funkcjonować w przebudzeniu i robić to z pokolenia w pokolenie, którzy wiedzą, w jaki sposób wnosić sobą na tę ziemię to, co Bóg chce na niej uczynić. Gdy mamy sierocy sposób myślenia i jednocześnie jesteśmy w przebudzeniu, próbujemy zwrócić uwagę na siebie, a wtedy przebudzenie nie przejdzie z jednego pokolenia na drugie. Nie wytrwa tego. Dlaczego? Jaki jest Boży plan na przebudzenie w Nowym Przymierzu? Jego planem przebudzenia jest rodzina. Rodzina jest Bożym planem i narzędziem do tego, by utrzymać Boże poruszenie. Co mam na myśli, mówiąc o Bożym poruszeniu? Mówię o tysiącach narkomanów, dealerów, ludzi, którzy nie znają Boga, skorumpowanych polityków, którzy naradzają się na nowo, mówią pokutuję, a ich serca wypełniane są Duchem Świętym, robią radykalny zwrot o 180 stopni, zaczynają budować Królestwo Boże, używając do tego narzędzi, którymi budowali swoje własne królestwo. To mam na myśli, mówiąc o przebudzeniu. Mówię o tym, co się dzieje w miastach, o tym, co się dzieje na rynkach, w sklepach, na ulicach i przy autostradach. Mówię o bezdomnych, którzy się nawracają i przychodzą do zmysłów. Mówię o zdemonizowanych, którzy są uwalniani. Mówię o skończeniu z handlem ludźmi. Mówię o chromych, którzy chodzą, o ślepych, którzy widzą. Gdy mówimy o przebudzeniu, myślimy właśnie o czymś takim. Kościele, przebudzenie jest naszym dziedzictwem. Wiecie, to, co my nazywamy przebudzeniem, to Biblia nazywa po prostu chrześcijaństwem. To, co my nazywamy przebudzeniem, to po prostu dzieje apostolskie. Przebudzenie to po prostu dzieje apostolskie. To jest to, co robimy. Jesteśmy wypełnieni Duchem Bożym, nikomu nic nie brakuje, dzielimy się tym, co mamy z innymi, Bóg się porusza. Gdy walczysz z duchem sierocym, to zawsze czujesz na sobie ciężar. Zawsze coś jest nie tak. Czujesz na sobie ten ucisk. Żyjesz różnymi chwilami i wydarzeniami. Od jednego wydarzenia do drugiego. Każda kolejna rzecz wydaje ci się być taka ogromna. Ja się z tym zmagałem. Gdy walczysz z duchem sierocym, to masz pokusę do tego, aby wszystkie wydarzenia wokół siebie brać do siebie i myśleć głównie o sobie. To sprawia, że cały czas nosisz na sobie ciężar. Czujesz na sobie ten ciężar, ponieważ nie słyszysz głosu swojego Ojca. Nie słyszysz głosu swojego Ojca. Miejsce, w którym słyszysz głos swojego Ojca, jest miejscem, w którym uzyskujesz swoją tożsamość. Słowa Twojego Ojca są tym, co nadaje Ci Twoją tożsamość. Ja mogę Ci powiedzieć, że Bóg Ciebie kocha. On Ciebie kocha. Wy możecie przeczytać w Biblii, że Bóg Was kocha. Możecie przeczytać to dokładnie tutaj. Ale gdy słyszysz Boży głos, słyszysz w Nim Boże emocje i Boże uczucia wobec Ciebie. Gdy słyszysz o tym, że Bóg Ciebie kocha i myślisz sobie, no tak, wiem to, to znaczy, że nie doświadczasz Jego głosu i nie doświadczasz Jego uczuć do Ciebie. Czytasz tekst na kartce i myślisz sobie, okej, kochasz mnie, ale gdy Twój Ojciec w miejscu ukrytym mówi Ci, że Cię kocha, nie wiem, jak wy reagujecie w takich momentach, ale ja zawsze mówię w nich Bogu, a co konkretnie we mnie kochasz? W ten sposób wychowałem również swoje dzieci. Któregoś dnia powiedziałem mojemu synowi, kocham cię. Dodałem do tego, czy wiesz, dlaczego ciebie kocham? Powiedziałem mu, jesteś naprawdę dobrym synem. Powiedziałem, jak myślisz, dlaczego jesteś dobrym synem? A on powiedział, no w sumie to nie wiem.
Odpowiedziałem mu, ponieważ jesteś moim synem. Jesteś moim. Nauczyłem moje dzieci, że kocham je, ponieważ są moje. Podoba mi się to, co robią. Podoba mi się to, jak się zachowują. Ale kocham je za to, że są moje. Czy wiecie, skąd to wziąłem? Nie jestem taki bystry, żeby sam na to wpaść. Bóg powiedział mi kiedyś, kocham cię, ale za co mnie kochasz? Kocham cię, ponieważ jesteś mój. Nigdy mi się nie znudzi słyszenie tego. Nigdy nie znudzi mi się słuchanie tego, jak mój Ojciec Niebieski mówi mi, że mnie kocha, a następnie tłumaczy mi, dlaczego. Gdy słyszysz, że On mówi ci, że cię kocha, to czyni cię niezniszczalnym. Gdy Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ten, który sprawił, że morze czerwone się rozstąpiło, ten, który wzbudził Łazarza z martwych, patrzy na ciebie i w całej swojej dobroci i chwale, a ty wiesz, że On w tym momencie patrzy na ciebie, gdy jesteś na swoim łóżku, w swojej Hondzie Civic albo w Tesli, chwała Bogu za Teslę. Pomyślcie o tym. Kim jest człowiek, że myślisz o nim? Tak pyta psalmista. Kim jest człowiek? A Bóg odpowiedział mu na to, ja ciebie widzę. Posłuchajcie mnie. Musicie zamknąć się sam na sam z Bogiem po to, by usłyszeć Jego głos. Nie wystarczy znać prawdę, słuchać podcastów i kazań. Ilu z was ma w tym miejscu tatuaże? Widzę, że z was wydzierany kościół. Chwała Bogu. Ja nie mam żadnych tatuaży, ale wiem, jak odbywa się ten proces. Siadasz na krześle, a pracownik salonu tatuażu, artysta, zaczyna cię dziabać. I to całkiem mocno boli, a jednocześnie to jest taki fajny ból. Kocham papryczki jalapeno. One bolą, ale w tak cudowny sposób. Robimy to w rzeczywistości naturalnej. Siadamy na krześle i pozwalamy, żeby ktoś nas tatuował. Bóg chce wytatuować nas swoją miłością. Potrzebuje, żebyśmy odcięli się od wszystkich innych rzeczy, całkowicie otworzyli swoje serce przed Bogiem i przyszli do Niego ze wszystkimi naszymi sierocymi sposobami myślenia, ze wszystkimi dziedzinami naszego życia, w których wydaje nam się, że mamy niewystarczająco, abyśmy pozwolili Mu wykonać w nas pracę. Potrzebujemy, żeby Duch Święty badał nasze serca. Potrzebujemy usłyszeć od Niego, co On tak naprawdę w nas kocha. Jeśli chcecie rozwiązać język rodzicom, to zapytajcie ich o ich dzieci. Zapytajcie, co wiedzą na ich temat i w czym różnią się między sobą. Czy kiedykolwiek przyglądaliście się konwersacji par rodziców? Oni gadają tylko o dzieciach. Mówią sobie nawzajem o niuansach dotyczących charakterów ich dzieci. I rozkoszują się tym, cieszą się tym. Mamy tutaj jakichś rodziców, wiecie o co chodzi. Dziadkowie z rodzicami siadają przy stole i rozkoszują się rozmową o dzieciach i wnukach. Dzielimy się ze sobą nawzajem z radością tym, co wiemy na temat naszych dzieci. Powiedzcie mi, skąd to wzięliśmy? Jak wielu z nas powiedziało Bogu, Boże, czy mógłbym usłyszeć treść Twoich konwersacji z Jezusem i z Duchem Świętym na mój temat? Chciałbym wiedzieć, co widzicie we mnie, co pochodzi z Was? Jakie widzicie we mnie części Waszego charakteru? Kiedy ostatnim razem pozwoliłeś Ojcu na to, by cieszył się Tobą w kontekście jakiejś rzeczy, która Ci naprawdę dobrze wychodzi? Duch Sierocy uważa, że za każdym rogiem czai się jakaś lekcja albo test. Duch Sierocy, gdy widzi przebitą oponę w samochodzie, myśli, Boże, jakiego rodzaju lekcji chcesz mnie teraz nauczyć? Duch Sierocy widzi w Ojcu jedynie nauczyciela. Widzisz w Bogu tylko tego, który zawsze czegoś cię uczy i w czymś cię szkoli. Ale ojcowie nie zawsze uczą. Oczywiście robią to, ale czasem ojcowie po prostu pomagają ci naprawić przebitą oponę. Czasem ojcowie po prostu pomagają ci, gdy tracisz pracę.
albo gdy nie wiesz, co zrobić i jaką decyzję podjąć, zaczynają ci radzić i dzielić się swoją mądrością. W kontekście wyzwań, jakie czekają na ciebie w kolejnej fazie życia, siadasz z ojcem i pytasz go, co myślisz na ten temat. Potrzebujemy słyszeć głos naszego ojca. Czy możecie otworzyć 12 rozdział Ewangelii Jana? Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Ten fragment opisuje chrzest Jezusa. Jezus wynurza się z wody i czytamy o głosie z nieba, który przemówił. Ten głos nadał Jezusowi jego tożsamość. Wydarzyło się to przed rozpoczęciem jego służby. Przemówił on bezpośrednio do Jezusa, w publiczny sposób. Ojciec przemówił do Jezusa i powiedział, Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. Jezus w tym momencie został w duchowy sposób wytatuowany, został naznaczony głosem Ojca. Ty, mój synu, jesteś moim umiłowanym. Nie mówił do ludzi, mówił do swojego syna. Powiedzcie mi, jak często Jezus podczas swojego życia tutaj na ziemi słyszał, jak jego ojciec mówi do niego, Ty jesteś moim umiłowanym synem. Czy myślicie, że dla Jezusa to było takie zwykłe i powszednie? I mówił, no tak, wiem. Zastanawia mnie to, czy Jezus potrzebował słyszeć te słowa. O czym czytamy w 17 rozdziale Ewangelii Jana? Ten fragment opowiada o górze przemienienia. Wszedł na nią Jezus z Piotrem i z Janem. Na niej również Bóg przemówił słyszalnym głosem. To jest mój umiłowany syn. To samo przesłanie wypowiedziane, ale wypowiedziane w obecności innych ludzi. Na górze przemienienia mówił do Jezusa, Piotra i Jana. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka Bóg mówi do Jezusa, Ty jesteś moim umiłowanym synem. Aaron, podejdź tutaj szybko. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka on mówi, Ty jesteś moim umiłowanym synem. Kocham być Twoim ojcem. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Bóg patrzy na przyjaciół Jezusa i mówi, wiecie, on w tym fragmencie nie mówi do Jezusa. On mówił do całej trójki i powiedział, oto mój umiłowany syn. Publicznie Bóg uwielbił swojego syna na oczach innych ludzi. To jest tak ważne. Jeżeli nie masz tożsamości Syna Bożego, jeżeli nie masz tożsamości Córki Bożej, zawsze będziesz starał się uzyskać chwałę od innych ludzi. Głos Ojca identyfikuje cię, sprawia, że należysz do Niego. Poza tym głos Boży mówi również innym, kim Ty jesteś. Właśnie dlatego nie musisz się spinać. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Nie potrzebujesz, żeby ktokolwiek publicznie cię namaszczał. Dlaczego? Ponieważ ja wiem, że gdy nadejdzie odpowiedni czas, to sam Bóg zaświadczy na mój temat i powie, On jest moim synem. Ja nie potrzebuję świadczyć sam o sobie. Jako Jego syn nie mam w sobie wewnętrznej potrzeby informowania innych o tym, jaki sam jestem namaszczony, ponieważ mój Bóg powie o tym innym. Mój Bóg tak bardzo się mną rozkoszuje, że mówi innym, On należy do mnie, On jest moim. To, o czym mówię, bardzo często dzieje się w małżeństwie. Ja bardzo to lubię. Wiecie, żony i mężowie, czasem komuś z nas wydaje się, że ma absolutną rację. W takich sytuacjach po prostu musimy czekać. Ja jestem w tym dopiero początkujący. W każdym razie było kilka takich sytuacji w naszym życiu, w którym to sam ojciec mówił nam o tym, że nie mamy racji. Ja nie lubię tej zasady, która mówi, że musimy zgodzić się na to, by czasem się ze sobą nie zgadzać. Ja po prostu się nie zgadzam, a potem przyjmuję pasywno-agresywną postawę. Ach, to aż boli. Były sytuacje, w których mój ojciec dawał sen mojej żonie. Opowiadała mi go, a ja mówiłem jej, no właśnie to próbowałem ci wyjaśnić. Ona przyjmowała napomnienie od Pana. Działało to również w drugą stronę. Nieraz to ojciec musiał napomnieć mnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj chodzi o głos naszego ojca, nie o nasz intelekt, nie o to, jaki jest nasz dar przekonywania drugiej strony. A więc to jest sposób, w jaki walczymy z duchem sierocym.
ogłaszamy nad sobą następującą rzecz. Ja słyszę głos mojego Ojca. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 werset. Moje owce słyszą mój głos. Moje owce słyszą mój głos, a ja je znam. Wow. Bóg chce, żebyście wiedzieli, że On was zna. Możemy chodzić wszędzie z podniesioną do góry głową, ponieważ wiemy, że nasz Bóg nas zna. Ojciec zna swojego Syna, a Syn wie, że Jego Ojciec go zna. Czy wiecie, jak ogromna siła drzemie w byciu poznanym? Robimy tak wiele rzeczy po to, byśmy mogli zostać poznani. Znacie taką sytuację? Ktoś wam zada jakieś pytanie, które wydaje się być wyrwane z kontekstu. Ta osoba tak naprawdę chce, żebyście wy zadali jej to samo pytanie. Na przykład ktoś ciebie pyta, w jakim najwspanialszym miejscu na ziemi byłeś? Ta osoba tak naprawdę nie chce wiedzieć, gdzie ty byłeś, tylko chce ci powiedzieć o wspaniałym miejscu, w jakim ona była. Odpowiadasz na pytanie? Pytasz, a w jakim najfajniejszym miejscu ty byłeś? A ta osoba odpowiada, och, tak cieszę się, że zadałeś mi też to pytanie. Robimy to po to, bo chcemy być poznani. Wiecie, gdy jakaś osoba prowadzi z tobą rozmowę w ten sposób, to tak naprawdę chce podzielić się z tobą treścią swojego serca. Ta osoba chce, żebyś ty ją poznał. Jeżeli w takiej sytuacji chcesz zamanifestować sobą serce Ojca, to powiedz mi coś więcej na ten temat. To brzmi niesamowicie. Zacznij zadawać pytania. Pozwalaj ludziom otwierać przed sobą ich serca. Jest to niesamowicie potężna służba. Pozwalanie ludziom na to, by otwierali się przed tobą, jest czymś przepięknym. Głos Ojca da ci niesamowitą tożsamość. Głos Ojca również sprawi, że inni będą wiedzieć, kim jesteś. Bóg im powie o tym, kim jesteś. Nie będziesz musiał cały czas się bronić i innym czegoś udowadniać. Gdy jedziesz samochodem, mów, Ojcze, dziękuję ci, że ja słyszę twój głos, ponieważ jestem twoją owcą. Końcówka wersetu 27. I podążają za mną. Głos Ojca kieruje cię na twojej ścieżce. Wyznacza ci kurs i kierunek. Na pewno wielu z was było w takich okresach swojego życia, w których nie wiedziało, dokąd idzie. Jego głos kieruje naszymi stopami. Czy wiecie, że On przemawia? Czy wiecie, że On zawsze mówi nam wystarczająco, abyśmy mogli z Nim przeżyć dany dzień? Mogę się założyć, że wiecie, dokąd dzisiaj zmierzacie. My chcemy wiedzieć, dokąd zmierzamy w kontekście następnych 5 lat, ale Boży głos, głos Ojca, prowadzi ciebie przez dzień dzisiejszy. Jego głos jest jak szum wielu wód. Dawid powiedział, raz Bóg przemówił, a dwukrotnie to usłyszałem. Bóg przemawia w różny sposób. Przemawia używając barw, znaków. Czasem przemawia przez pieśń uwielbieniową. Czasem przemawia przez świecką pieśń. Czasem przemawia przez osiołka. Czasem przez wierzącego. Czasem przez niewierzącego. Czasem przez twojego szefa, który go nie zna. O, widzę, że to niektórym z was się nie spodobało. On przemawia jakkolwiek tylko chce. Jako Jego dzieci mamy ten niesamowity przywilej, by słyszeć Jego głos. Wiecie, my kochamy słuchać Jego głosu, gdy się wyciszymy i siedzimy z kawką w ręku. Ale co jeśli Bóg przemówi do ciebie przez kogoś, kogo tak naprawdę nie lubisz? Co jeśli nie spodoba ci się to, co do ciebie mówi? Jeżeli Bóg nie mówi do ciebie rzeczy, które są dla ciebie trudne do przyjęcia, to oznacza, że musisz wrócić do swojego Ojca. Skąd to wiem? Ponieważ Ojciec dyscyplinuje swoje dzieci. Wierzę, że Bóg dyscyplinuje nas, używając do tego swojego głosu. Jego głos nas oczyszcza, nasze sposoby myślenia na Jego temat, które nie pochodzą od Niego. Bóg nie chce, żebyśmy funkcjonowali jak sieroty. Sprawia to, że nie doświadczamy tej cudownej, nieograniczonej niczym społeczności z Nim. Gdy masz sieroce sposób myślenia, to dosłownie zasmuca serce Boże. To łamie Jego serce. On zapłacił za społeczność z tobą. Skupiłem się na głosie Bożym. Drugi punkt jest następujący. Duchowi sierocemu nigdy nie wystarcza. Duch sierocy mówi, nie mam wystarczająco. Gdybym tylko miał więcej, to wtedy musimy z tego pokutować. Nie mam wystarczająco czasu. Nie mam wystarczająco tego czy tamtego.
Nie mam wystarczająco pieniędzy. Nie mam wystarczająco okazji do rozwoju biznesowego. Sierocie nigdy nie wystarcza. Ten sposób myślenia przeniknął ciało Jezusa Chrystusa. Sprawia, że się spinamy, że się porównujemy ze sobą nawzajem. Gdy ci wystarcza to, co masz, w żaden sposób nie boli cię to, co posiada ktoś inny. Znakiem tego, że masz wystarczająco, jest to, że cieszysz się, gdy ktoś ma fajne rzeczy. Cieszysz się namaszczeniem, zwycięstwami innych, tym, co posiadają. Właśnie to jest cudowne w posiadaniu wystarczająco. Jezus w kazaniu na górze tak naprawdę powiedział, słuchajcie, oto moje nauczanie na temat martwienia się. Po prostu tego nie róbcie. Dosłownie tyle powiedział. Po prostu tego nie róbcie. No dobrze, a dlaczego? Ponieważ jeżeli macie jedzenie i ubrania, jeżeli macie się w co odziać, macie co jeść i co pić, to macie wystarczająco. Mówi, martwicie się o to, co będziecie jeść, w co będziecie ubierać i co będziecie pić. My żyjemy w takich czasach, w których większość z nas nie martwi się o te rzeczy, ale martwimy się innymi. I właśnie o to chodzi. Jeżeli zmagasz się z martwieniem o rzeczy materialne, oto twoje rozwiązanie. Oto recepta dla ciebie. Idź i przypatrz się liliom wodnym oraz ptakom niebieskim. Jeżeli martwicie się o finanse, podnieście teraz ręce do góry. Daję wam teraz rozwiązanie. Jest bardzo proste, pochodzi prosto z Biblii. Oto czyściutka, biblijna recepta na ten problem. Ten lek jest dużo lepszy niż cokolwiek, co faktycznie jest wystawione na receptę na zamartwianie się. Być może twoim lekiem na niepokój jest Netflix. Bez względu na to, jaka jest pigułka, którą zażywasz, proszę, oto biblijne rozwiązanie. Idź i przypatrz się kwiatom i ptakom. Dosłownie, zrobiłem to w tym tygodniu. Martwiłem się. Poszedłem do parku. Byłem otoczony kwiatami i ptakami. Zacząłem wykonywać ten werset. Przyglądałem się im. Czegoś takiego nie da się wyskrolować. Trzeba usiąść i się wpatrywać. Trzeba myśleć o tym i gapić się w to. Patrzysz na kwiaty i ptaki i myślisz sobie, one są takie wolne, niczym się nie przejmują, są tak piękne, nie spieszą się, po prostu są. Zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie Jezus mówi, wasz Ojciec. Dlaczego nie powiedział wasz Stwórca? Gdy ja myślę o stworzeniu takim jak ptaki, myślę o Stwórcę. Ale Jezus w tym fragmencie uczy nas, w jaki sposób się nie martwić. Mówi, przypatrzcie się ptakom, przypatrzcie się kwiatom. Wasz Ojciec Niebieski karmi je. O ileż bardziej wartościowi nie jesteście wy. Jezus zaprasza was w tym fragmencie do rozwiązania pewnego matematycznego równania. Mówi, słuchajcie, policzcie to sobie. Ile wartości ma ta trawa, która jest tutaj, a jutro jej nie będzie? Jaką wartości ma ptaszek, którego życie przeciętnie trwa 1,5 roku? Proszę, powiedzcie mi, jaką on ma dla was wartość, skoro ja więc zaopatrzam go we wszystko. Pomyślcie sobie teraz o tym, jak bardzo wy jesteście dla mnie wartościowi. Skoro ja jestem waszym ojcem, duch sieroce dewaluuje wartość osoby, którą dręczy w imię fałszywej pokory. Duch sieroce chce zdewaluować osobę, którą dręczy, i zdewaluować przez nią innych. Dlatego musimy pokutować ze współpracy z duchem sierocym. Gdy nie masz wystarczająco, to musisz brać. Jestem przekonany o tym, że jednym ze znaków tego, że ktoś jest naprawdę dojrzałym wierzącym, jest to, że stał się radykalnym dawcą. Gdy nie jesteś sierotą, stajesz się dawcą. Bycie dawcą jest jedną z najbardziej bożych cech, jakie można w tym życiu posiąść. Dlaczego tak uważam? Ponieważ Bóg tak umiłował świat, że dał. To właśnie jest szczytem naszych możliwości ewangelizacyjnych. W jaki sposób Bóg zwyciężył serce tego świata? Dał mu swojego Syna. Wiecie, co Pan kiedyś mi powiedział? Zapytałem Go, w jaki sposób zwyciężyłeś ten świat? Odpowiedział mi, przeczytaj 3 rozdział Ewangelii Jana, 16 werset. On powiedział mi, to przeczytaj ten werset jeszcze raz. Stwierdziłem, że nie będę kłócił się z Bogiem. Zrobiłem to i powiedziałem, no dobrze, przeczytałem go. A on powiedział, nigdy nie wygłosiłem kazania na temat tego wersetu. Ty głosisz na podstawie tego wersetu, a moje życie jest jego ucieleśnieniem.
Ja żyłem w oparciu o ten werset. Jezus nie przyszedł tutaj i nie powiedział: Bóg tak was umiłował. On to zrobił. Przyszedł. Jezus sam w sobie był darem i przesłaniem. Był tym, który miał nieprawdopodobną wartość dla Boga Ojca. Bóg Ojciec dał Jezusa mi i Tobie. Powtórzę to jeszcze raz, ponieważ nie wydaje mi się, że to rozumiemy. Bóg Ojciec powiedział nam: kocham was, dlatego zamierzam wam coś dać. Ponieważ miłość daje, sierota zabiera, ale miłość daje. Daje czas, daje pieniądze, daje bez ograniczeń. Miłość daje. Jeśli nie potrafisz dawać, to oznacza, że skupiłeś się całkowicie na sobie. Duch sierot zastanawia się, czego ja potrzebuję. Boże, bardzo potrzebuję tego, tego i tamtego. Ja potrzebuję. A miłość daje. Wierzę, że Bóg dzisiaj rano chce wylać na nas wszystkich ducha adopcji. Uwolniony spod wpływu ducha sierocego zostaniesz jedynie dzięki mocy Ducha Świętego. Nie jesteś w stanie wyrwać się z Jego mocy o własnych siłach. Musisz po prostu siedzieć w krześle i przyjąć namaszczenie Ducha Świętego. Możecie teraz zacząć grać. On chce, żebyście przyjęli Jego pasję dla was i Jego miłość do was. Być może trochę was zestresuje to, że żyjący Bóg zbliży się do was na tyle, aby wytatuować was Jego głosem i Jego słowem. Sprawi to, że wasze serce zacznie szybciej bić. Takie przeżycie jest mocnym przeżyciem i to jest w porządku. Jego miłość jest tak mocna i tak silna, że sprawiła, że zszedł na ziemię i umarł za nas na krzyżu. Nie zmienił się. Ta sama pasja, która była w nim wtedy, jest w nim i teraz. Niektórzy z was myślą sobie: to jestem ja, on mówi teraz o mnie. Ilu z was wie, że męczy się z duchem sierocem? Ja podnoszę swoją rękę do góry. Nie ma w tym żadnego wstydu. W moim myśleniu były pozostałości wpływu ducha sierocego. Dlatego chcę teraz, żebyście wstali. Pomodlę się teraz o was wszystkich, a oni będą nad wami śpiewać. I wierzę, że Duch żyjącego Boga ochrzci nas dzisiaj wszystkich na nowo. Jeśli mówisz dzisiaj: Ojcze, ja potrzebuję tego. Potrzebuję tego, o czym On mówi. Potrzebuję konwersacji z Tobą. Potrzebuję słyszeć Twój głos. Nie chcę się czuć tak, jakby mi zawsze brakowało. Chcę być dawcą. Chcę dawać z nadmiaru, który Ty na mnie wylałeś. My wszyscy potrzebujemy teraz chrztu w Duchu Świętym. To, co się tu wydarzy, wydarzy się dzięki Duchowi Świętemu. Zacznijmy się więc teraz modlić. Ojcze, jesteś niesamowity. Jesteś tak dobrym Ojcem. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie większej przygody w życiu, niż ta, w której poznajemy Cię i pozwalamy Tobie poznawać nas. Boże, ja uwalniam ducha adopcji nad każdym sercem, które tu jest dzisiaj rano. Nad każdym, kto tego słucha, uwalniam teraz ducha adopcji, dzięki któremu my wołamy: Abba, Ojcze. W szczerości otwieramy teraz swoje usta i wzywamy Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i nazywamy Go naszym Ojcem. Panie, przemawiam teraz do każdego nieczystego i dręczącego ducha sierocego. Rozkazuję, by każda pozostałość tego nieczystego myślenia w imieniu Jezusa Chrystusa wynosiła się w tym momencie. Rozkazuję, żebyś się wynosiła w tym momencie. Jeśli to dotyczy Ciebie, to powiedz: łamię moc zgody z duchem sierocem. Nie jestem sierotą. Jeśli czujesz, że to jest do Ciebie, powiedz: nie jestem sierotą. Jestem Synem Bożym. Jestem Córką Bożą. Ogłaszam i prorokuję. Od tego dnia uwalniam nad sobą ducha adopcji. Ogłaszam koniec tego bycia umęczonym duchem sierocem. Ogłaszam, że to się kończy. Nie będziesz dręczył mnie. Nie będziesz dręczył ciała Jezusa Chrystusa. Mam wartość przed Tobą, Boże mój. Dziękujcie Mu. Dziękujcie Mu. Dziękujcie Mu.
Zacznijcie to śpiewać. Kochamy Cię i błogosławimy.